Witam Was bardzo serdecznie, Anna Zaporska, a dzisiaj ze mną jest Piotr Zelt, aktor filmowy, teatralny, dubbingowy i wielki pasjonat nart. No nie tylko nart. Tak. Wszystko się zgadza. Także akurat sezon narciarski. No właśnie, zdradziłeś mi przed chwilą, że Sylwester będzie na nartach, będzie na sportowo. Tak. Pojadę w góry, korzystając z tego, że mam parę dni wolnych. Nie gram żadnych przedstawień, nie mam żadnych zawodowych planów. W związku z tym schowam się na chwilę w górach. Pojeżdżę trochę na nartach, trochę dla siebie, trochę pouczę, bo jestem też instruktorem narciarskim, więc popracuję pewnie w szkole narciarskiej, bo to mi bardzo dobrze robi na głowę i cieszę się na to. Jakby była taka możliwość, zostawiłbyś teatr, filmy i przeprowadziłbyś się właśnie w góry i był instruktorem, czy jednak nie do końca? Wiesz co, jednak lubię mój zawód bardzo. Byłoby mi chyba trudno zerwać całkowicie z zawodem aktorskim. Nie wyobrażam sobie tego, żebym przestał wychodzić na scenę. Chyba byłoby mi bardzo trudno, chociaż nie ukrywam, że góry, narciarstwo uwielbiam, kocham całym sercem, ale pewnie bym nie był w stanie rzucić aktorstwa całkowicie. Kiedyś sobie gadaliśmy, wcześniej ja już zadawałam to pytanie, czy czujesz się bardziej aktorem teatralnym czy filmowym? Powiedziałeś wtedy, że no nie da się tego tutaj rozdzielić, że to są zupełnie dwie inne, mówiąc tak kolokwialnie, historie. To prawda, tak jest. Chociaż rzeczywiście moje życie zawodowe trochę tak się układa, że więcej jest w nim teatru niż wstawania przed kamerą. Teraz jest taki długi czas, kiedy nie mam jakichś przynajmniej takich stałych, dużych projektów, ani serialowych, ani filmowych. Natomiast gram w 8 tytułach teatralnych, więc rzeczywiście grania w teatrze mam bardzo dużo. Ale rzeczywiście tak jest, nie da się tego porównać. Bardzo trudno jest. Jedno jest fascynujące i drugie jest fascynujące. Na czym polega ta właśnie fascynacja grania na deskach teatru? Domyślam się, że pewnie chodzi o publiczność, o te reakcje. Tak, no występuje się na żywo przed widownią. Kilkaset osób słyszymy cały czas reakcje widzów. Cały czas ta widownia współgra z aktorami na scenie. Jest w tym coś magicznego i gotowy natychmiast efekt. Znaczy w postaci tej reakcji, która jest natychmiast i ją dostajemy. To odróżnia tę pracę od bycia przed kamerą, gdzie efekt jest gdzieś tam oddalony w czasie, no bo trzeba ten film zmontować, udźwiękowić, gdzieś tam on po jakimś czasie dopiero trafia na ekrany. No i ktoś go sobie tam ogląda, ale wtedy nie odbieramy na żywo reakcji. No, ale to też, tak jak powiedziałeś, jest, już nie mogę tego nazwać, że przygoda, bo to jest twój zawód, prawda? To tak. Ja bym sobie mogła powiedzieć, występując przed kamerą w filmie, no, to mogę powiedzieć, że jest to przygoda. Ale jest to fascynujące, rozumiem. Jest, poza tym ja zawsze powtarzam i wierzę w to głęboko, że tak jest. To jest zawód, który musi być też pasją i hobby. Fajnie, jeżeli każdy ma taką pracę, która jest jego hobby. Ale tutaj się bez tego nie da. To jest trochę sposób na życie. To musi gdzieś zajmować głowę. Nie da się zamknąć drzwi i odciąć od tego. Gdzieś tam z rolą, jeżeli się przygotowuje na przykład rolę, jest się przed premierą, to cały czas się z nią chodzi, zasypia się z nią i się budzimy z nią. No tak to już jest. No i to jest przepiękne i fascynujące również. Ja tak słucham twojego głosu, a jestem na etapie bardzo zwracania uwagi na głos. Czy naturalnie masz taki niski głos, czy jednak pracowałeś nad tym? Pracowałem. Ja kiedy trafiłem do szkoły filmowej w Łodzi, to największym moim mankamentem według moich wykładowców, profesorów, było to, że mój głos nie pasuje do mojej postury.
mówiłem jakimś takim głosowym, nosowym, wysokim rejestrem i to nie brzmiało dobrze i nie współgrało z moją posturą. Zawsze byłem wysoki, duży. Także to jest wynik pracy. Nie ukrywam. Tak, tak. Pewnie ciężkiej pracy. Systematycznej. Rzeczywiście i długotrwałej. Ale, ale no, pracowałem nad tym, żeby oprócz tego, żeby pracować nad dykcją, artykulacją, żeby pracować również nad barwą. I trochę mi to czasu zajęło. Piotrek, no, muszę zadać to pytanie. Ja przypuszczam, że pewnie wszyscy dziennikarze pytają ciebie o Arniego. Aha. Jak wspominasz Arniego? Dobrze, w sumie dobrze wspominam, jako... Ale denerwuje cię trochę już ten temat? Nie, właśnie teraz już mnie nie denerwuje. Okay. Był czas, kiedy mnie to irytowało, bo bardzo mi było ciężko się odkleić od postaci z tego serialu. Nie, ciągle byłem o to nagabywany, zaczepiany i... Chyba nawet bardziej przyklejono mi taką łatę i stworzono takie wrażenie, że jakoś ta rola bardzo przylgnęła i ona mnie wyklucza z pewnych innych projektów, niż to było naprawdę. Dlatego, że często spotykałem ludzi, widzów, którzy się pytali, w czym pana będziemy mogli teraz zobaczyć innym. Ale rzeczywiście w środowisku producenci, osoby, które decydowały o obsadach, często miały z tym problem, że za bardzo się kojarzę. Więc rzeczywiście przez pewien czas działało mi to trochę na nerwy, a teraz już nie. Teraz patrzę na to z oddalenia, z pewnym sentymentem, uśmiechem. Potrafię docenić dobre rzeczy, które z tego wyniknęły. Dostrzegam oczywiście też pewne mankamenty, bo z pewnością takowe były, ale... Ale w sumie wspominam to dobrze. Ale chyba ta rola, śmiało można powiedzieć, że ta rola dała ci taką no, niezwykłą popularność. No tak, no tak. My się w ogóle nie spodziewaliśmy tego, że ten serial zdobędzie taką popularność. Początkowo miał być emitowany tylko w paśmie kodowanym na platformie kanału Plus, Cyfry Plus. I później okazało się, że będzie w ogólnodostępnym paśmie, bo współproducentem stał się już właściwie podczas realizacji tego serialu, pierwszej serii, stał się Polsat. I, no i się okazało, że będzie emitowany i dostępny dla szerokiej publiczności. No i zdobył ogromną oglądalność dzięki temu, czego się nie spodziewaliśmy zupełnie. No i tak, no rzeczywiście. Wcześniej byłem bardziej rozpoznawany tylko przez widzów teatralnych, bo nie miałem za sobą jakichś tam wcześniej ról, które by utkwiły szerokiej publiczności w pamięci. Ja pamiętam, jak mi opowiadałeś, że pierwsze odcinki 13 posterunku graliście na jedną kamerę? Tak. Tak, graliśmy na jedną kamerę. To jest w ogóle niesamowite. Tak, tak. W dzisiejszych czasach to jest dziwne i tak się nie robi. W tej chwili nie realizuje seriali, bo często są dwie kamery albo trzy kamery, ale nie jedna. A wtedy graliśmy na jedną, czyli na strony graliśmy. Ale to dłużej też czasu... Dużo, dużo dłużej. To no, bardzo pracochłonne, bo gra się na jedną stronę, trzeba odwrócić kamerę, przestawić światło i na drugą stronę, więc... A jeszcze wcześniej w jednym ustawieniu zagrać plan ogólny, później blisko na jedną, blisko na drugą. No rzeczywiście to zajmowało bardzo dużo czasu. Mieliście trochę zabawy na planie, czy jednak to była taka bardzo... tak myślałam Mieliśmy momentami, chociaż Maciej Ślesicki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, reżyser. Ja mam nadzieję, że kiedyś może będzie moim gościem. No może. Musisz się do niego odezwać. Maciek Ślesicki strasznie się wkurzał. Denerwował się. Znaczy myślę, że wewnętrznie jego to cieszyło i też go bawiło, ale się do tego nie przyznawał. Starał się stworzyć atmosferę taką dosyć groźną.
i nie chciał, żeby mu zakłócać porządek na planie i jakby taki porządek zdjęć. No i starał się nas dyscyplinować, żebyśmy się tam za dobrze nie bawili przed tymi kamerami, no bo to oczywiście później rozwalało plan dnia czy plan nagrywania scen. Z tego to wynikało, ale czasami nie dało się wytrzymać. To było ponad nasze siły, zresztą to zostało gdzieś tam później uwiecznione w odcinkach montażowych. Na koniec pierwszej i drugiej serii powstały takie odcinki montażowe z takich różnych właśnie wpadek, gotowań, śmiechów. No, bardzo zabawne. Teraz się to ogląda śmiesznie po latach. Naprawdę to z dużą przyjemnością gdzieś tam mi przemknęło na ekranie, to przysiadłem i z przyjemnością pooglądałem. No to ja muszę jeszcze dopytać, czy wódeczka też na planie była? Nie, nie. Po planie oczywiście. Po planie. Tak. Dlatego, że Maciek Ślesicki, bardzo to było piękne i miłe z jego strony, właściwie w tych miesiącach letnich to było regułą, że raz w tygodniu robił imprezę. Grilla, taką imprezę. Proszę. Dla całej ekipy. Po zdjęciach. Mhm. Natomiast absolutnie niedopuszczalne było to, żebyśmy pili jakiś alkohol w trakcie zdjęć. To by było bardzo źle widziane. Dobrze, za chwilkę wracamy w takim razie do rozmowy. My robimy krótką przerwę i oczywiście bądźcie z nami. Polski FM, Chicago. Już jesteśmy z wami z powrotem. Piotr Zelt, Anna Zaporska. Jeszcze raz serdecznie witam. Kłaniam się. Cieszę się, że słyszymy się, widzimy się. A, o właśnie, widzimy się. Widzimy się, właśnie, właśnie. Piotrek, takie trochę mam poważniejsze pytanie, dlatego że doczytałam się, że jesteś ambasadorem kampanii Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Tak, tak, i to od bardzo wielu lat. Nie wiem, już pewnie z 6 lat to trwa. Bardzo mi jest miło, bo zostałem uhonorowany statuetką Gwiazdy Dobroczynności w kategorii zdrowie w tym roku, więc to jest bardzo miłe i bardzo sobie cenię to wyróżnienie. Ale skąd w ogóle pomysł na bycie ambasadorem takiej z kampanii? Z moich własnych doświadczeń, wiesz, bo to wynikało z tego, że ja miałem epizod taki z depresją w swoim życiu. Leczyłem się z depresji i zgłosiła się do mnie pani Anna Morawska-Borowiec, która stworzyła fundację i jest autorką tej akcji Twarze depresji nie oceniam, akceptuję, z pytaniem i propozycją, czy nie zechciałbym być ambasadorem tej akcji. Nie ukrywam, że miałem pewne opory. Dlatego, że osoby, cały czas jest problem z przyznawaniem się. Ja ci na sekundę przerwę. Dlaczego zadałam to pytanie? Bo po pierwsze uważam, że powinno się o tym bardzo głośno mówić. Tak. Po drugie cały czas mężczyźni mają problem, żeby przyznać się, przechodziłem depresję, mam problemy emocjonalne. Kobiety już łatwiej. To prawda. Jakoś tak tradycyjnie w społeczeństwie pokutuje taki mit, takie wyobrażenie, że mężczyzna musi być silny, twardy i jaka tam depresja w jego przypadku. Facet nie może mieć depresji. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Przyznanie się do depresji jest oznaką siły, a nie słabości. A fakty są takie, i to z badań i statystyk wynika, że gro osób chorych na depresję, które targają się na swoje życie, to są właśnie mężczyźni. I to jest miażdżąca przewaga. Dlatego jest to bardzo poważny problem i dlatego zdecydowałem się jednak wziąć udział mimo początkowych oporów w tej akcji, bo wydawało mi się to bardzo ważne, żeby tę sprawę oswajać w społeczeństwie, nagłaśniać, żeby trochę zmienić nastawienie ludzi do tego problemu i do tej choroby. I mam wrażenie, że to się udaje, że przez lata, chyba 6 lat to już trwa,
moja aktywność w tej fundacji i mój udział w tych akcjach, kolejnych edycjach tej akcji Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Wydaje mi się, że bardzo dużo się udało zrobić dobrego. Odczarować trochę ten temat. Nie są te osoby już w tej chwili chorujące na depresję tak stygmatyzowane. Mm-hmm. Nie jest ten problem bagatelizowany. Nie podchodzą do niego ludzie tak infantylnie jak swojego czasu. Ja się też właśnie bardzo cieszę, że coraz więcej w mediach się o tym mówi, coraz bardziej otwarcie. Dlatego cieszę się bardzo, że osoby publiczne też zaczynają o tym głośno mówić, ale no, wierzę w to, że musiałeś chyba, tak jak sam powiedziałeś, dojrzeć do tego, żeby o tym opowiedzieć. Tak, to jest... To też uważam, że trzeba o tym mówić, że to nie było takie proste. Właśnie dlatego. Mhm. Właśnie dlatego, że nastawienie w społeczeństwie było bardzo różne do tego. Nadal jest, ale już się bardzo to poprawiło. Wtedy, 6 lat temu, było dużo gorzej. Nie wiedziałem, jak zareaguje środowisko na to, nie wiedziałem. No, było mnóstwo znaków zapytania, krótko mówiąc. Po prostu. To jeszcze o jedną rzecz dopytam i będziemy powolutku kończyć. Jak w takim razie koledzy, koleżanki zareagowali? Dobrze. Dobrze, w porządku, tak. A w tej chwili często, gęsto zwracają się do mnie z pytaniami albo proszą o pomoc, a nie pomoc moją fachową, tylko o polecenie dobrego lekarza, dobrego psychoterapeuty, dobrego psychiatry, wskazania drogi, jaką powinni obrać, u kogo zasięgnąć porady, do kogo się zwrócić. Mhm. Także w porządku. No ja tak, słuchajcie, patrzę na zegarek, bo chyba 19:20 czasu polskiego. Hokej, początek. Hokej, tak. Nie, jeszcze mamy czas spokojnie. Jeszcze mamy chwilę. Piotrku, bardzo, bardzo ci naprawdę serdecznie dziękuję. Czego mogę ci życzyć w tym nowym 2022 roku? Zdrowia i dużo pracy. Pieniędzy trochę? No, jak będzie praca, to będą pieniądze. Dobrze, mam jeszcze prośbę, czy pozdrowisz w takim razie naszych słuchaczy i widzów? Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów. Tym razem mogę już pozdrowić widzów. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek Zelt. Bardzo dziękuję, również dziękuję. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Polski FM, Chicago. Wiadomości.com. Pragniesz poznać najważniejsze fakty w życiu Polski, USA oraz świata? A może zanurzyć się w świecie kultury lub poczuć adrenalinę sportowych zmagań? Wybierz Wiadomości.com, twoje źródło informacji.